Hejka, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Szenszy z tej strony, zapraszam na kolejny odcinek na łamach mojego kanału z Eurotracka. Słuchajcie, jak zresztą widać na załączonym obrazku. No, także tego. Skoro przywitanie mamy już za sobą, to teraz wypadałoby powiedzieć kilka rzeczy, co tutaj się wyprawia. Co tutaj się wyprawia, słuchajcie. Siedzimy sobie w kabinie naszego nowego Dafika, jeszcze słuchajcie, pachnącego nowością, 226 km przejechano, ile dobrze widzę. No i tak, co sobie w ostatnim odcinku zaczęliśmy, z tą pocztą lotniczą jechaliśmy, się zrymowało aż. To sobie tego dzisiaj nie skończymy. No bo sobie tego nie skończymy. Sobie tego nie skończymy, no bo odwrotnie powiedziałem słowa w ogóle. Sorry, jestem po pracy, jest godzina 24, jestem trochę zmęczony, ale mimo wszystko postanowiłem nagrać odcinek. 8 godzin za kółkiem autobusu mi nie starczyło, jeszcze ciężarówką muszę pojeździć. Widzicie, jaki to ja jestem, nie? Słuchajcie, no wbiła jakaś aktualizacja, oczywiście jakiś update'ik, no już musieliśmy się tutaj przenieść przy pomocy szybkiej podróży do tam jakiegoś tam wybranego miasta. No sobie wybrałem Stambuł, no bo Stambuł mniej więcej w tych rejonach jeździliśmy ostatnio, więc po prostu żeby była jakaś taka w miarę realna ciągłość zachowana, to powiedzmy, że po prostu ktoś tam podjechał, przepiął naczepę, odjechał, a my zjechaliśmy tutaj do Stambułu i będziemy stąd brali inny ładunek. No możemy tak w miarę tutaj to sobie wytłumaczyć logicznie, nie? No bo jednak, no wiecie, no trzeba iść na pewne kompromisy, no w Eurotracku to tak to wygląda, że jak już wejdziesz sobie po tygodniu na przykład do niego, już wbije jakiś update większy lub mniejszy, to niestety dalej nie pojedziesz z tym, co zacząłeś sobie. Musisz zacząć od nowa. Więc nie wiem, czy tak na dobrą sprawę. Ja bardzo lubię długie trasy, ale nie wiem, czy lepszym pomysłem nie będzie po prostu brać jakieś krótsze trasy, żeby je sobie po prostu zaczynać w jednym odcinku i w jednym odcinku kończyć, bo jeżeli ja za tydzień czy też dwa tygodnie nagram kolejny odcinek, bo ja też nie mam czasu, żeby codziennie nagrywać. No ta regularność jakoś tam chyba się trochę poprawiła u mnie na kanale. Będę dążył do tego, żeby było jak najlepiej. Ale no, żeby wrzucać odcinki codziennie albo nawet kilka razy w tygodniu, to ja nie, ja mam też swoje życie, no nie, no, musicie to zrozumieć, musicie to uszanować, zresztą słuchajcie, no, co ludzkie nie jest nam obce, co ja tutaj się z jednej strony tłumaczę, nie, z drugiej znaczy się strony się tłumaczę, niepotrzebnie. Tak, to tutaj mieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy, co też widać za oknem tutaj, słuchajcie, to w ogóle w naszym Dafiku, no temperatura pokazuje nam 0 stopni, więc w kabinie jesteśmy nie bez powodu, słuchajcie, no ciężaróweczka odpalona, już się grzeje, słuchajcie, mamy zimę, no zima. Zima nadeszła, słuchajcie, winter is coming, chociaż u mnie za oknem zima była, ale się kuźwa zmyła, no wszystko topnieje, błoto same zostało, do dupy z taką zimą, ale słuchajcie, no, ale ja to nagrywam już w piątek w zasadzie, w czwartek, dobrze, w czwartek, tak, już mi się te dni kręcą. W czwartek to nagrywam, prawdopodobnie w piątek, czyli jutro będziecie to widzieć, czyli dzisiaj, kiedy to oglądacie, to dzisiaj to oglądacie dla Was, no, wiecie, te załamania czasoprzestrzeni, nie? Dzisiaj, jutro, nagrywam to dzisiaj, a Wy to oglądacie też dzisiaj, bo dla Was dzisiaj to jest dzisiaj, kiedy Wy to oglądacie, nie? No, tak, tego typu. Słuchajcie. Co ja w ogóle miałem powiedzieć, bo już zapomniałem. jadę sobie, słuchajcie, do Zakopca na narty. Trochę wychillować. Ile to człowiek może pracować, nie? Ile to człowiek za tym kółkiem może siedzieć?
Słuchajcie. Dobra. Jakby ktoś zapomniał, albo ktoś nie widział, to tak Dafik wygląda z zewnątrz, tak się prezentuje, tak ja sobie go tutaj skonfigurowałem. Myślę, że wygląda całkiem w porządku, nie? Git jest, słuchajcie, git palina. No. To, słuchajcie, dość gadania, bo ja nigdy nie pojadę. Jak tak będzie dalej, to słuchajcie, ze Stambułu bierzemy coś. Zobaczymy jeszcze co. Wędzone węgorze, słuchajcie. Wędzone węgorze to mi się tak z zimą w sumie bardzo kojarzą, no bo jednak węgorz na święta bardzo często na polskich, słuchajcie, stołach gości. Chociaż co prawda już jest po świętach, nie? No, już jest, słuchajcie, prawie miesiąc po świętach, ale. No ale sumie może takie węgorze weźmiemy, co? Po Turcji pojedziemy. Będziemy mieli, słuchajcie, takie zleconko po Turcji dzisiaj. Niech będzie. Ustawiamy sobie na GPS-a i lecimy z tematem. Lecimy z tematem. Ja tu się muszę wygodnie ułożyć. Tak, tak, tak. Wygodnie się usadowić. Słuchajcie. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, to jest zupa z bobra. Wrzucamy bieg, spuszczamy ręcznego i lecimy. Trzeba stąd, słuchajcie, wyjechać. Trzeba stąd wyjechać i pojechać, słuchajcie, po tą naszą naczepkę. Lewa wolna, prawa wolna, tu lecimy. Na Szczecin. Chociaż w tym przypadku niekoniecznie na Szczecin, ale słuchajcie, pierwsze wrażenie co do mojego ogarnięcia średnie, bo pojechałem nie w tą stronę. A tak poza tym, to pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten, słuchajcie, modzik. Frosty się on nazywa. Frosty Winter. Pierwsze wrażenie jest fajne. Słuchajcie, tam było jeszcze do wyboru, że można było, słuchajcie, jeszcze pobrać tam pliczek, że ulice mogą być odśnieżone, ale nie. Ja taki klimacik w ogóle super zimowy, że dopiero co śnieżek spadł, nic nie jest odśnieżone. Niech tak będzie. Będzie można się, słuchajcie, bardziej wczuć w tą zimę całą. I drugi pliczek tam był jeszcze, żeby fizykę jazdy dodać taką zimową. Jak ja tu mam jechać? Tu. Boże, człowieku, ty jedziesz jak powalony. Ja tam mam, słuchajcie, tu mamy stopa w ogóle. Nic tam nie ma? Nic tam nie jedzie? Jak ktoś będzie jechać, to poczuje. Słuchajcie. Ja tu mam, słuchajcie, taki problem, że ja się tutaj trochę za nisko usadowiłem. Ja się tutaj trochę za nisko usadowiłem z tym moim fotelem, ale już mam kamerkę tak dostosowaną, że jak się teraz podniosę z tym fotelem, to ja będę za wysoko. No i tak widzicie. Nie dopasowałem sobie i za nisko siedzę i mi kierownica trochę monitor zasłania i nie widzę za bardzo, muszę tak się tutaj wychylać, bo nie widzę, co mi tam wyświetla ten mój GPS, ale sobie jakoś chyba poradzimy, nie? Co to tak? Drzewo jakieś, kurde, po gałęzi ten. Porysuje mi nową, słuchajcie, nowy lakierek w dafiku.
Nie, ty. Gdzie ja mam jechać? Tutaj. Rozjazdy takie, kurde, tu nie wiadomo o co tu chodzi, nie? Masakra. O czym to ja mówiłem? No! Nie, 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 słuchajcie, tak to nie może być, tak to nie może być, słuchajcie, ja się tu muszę podnieść z tym fotelem, bo ja tu nic nie widzę na tym monitorze. Teraz to ja widzę tą nawigację, teraz to ja mogę jechać. Szynszy zawsze nieprzygotowany, tak to? Fotel za nisko, kamerka za wysoko. I taka dupa z tego zbita. Słuchajcie. Także tego. O czym ja mówiłem? Aha, jeszcze jeden ten pliczek jest, nie? Że można sobie tą fizykę. Fizykę jazdy taką, wiecie, że po prostu można wpaść w poślizg, że jest wydłużona droga hamowania i tym podobne rzeczy. No realizm w końcu taki, nie? Że jedziemy, tu będziemy zjeżdżać czysto. Że po prostu, wiecie, no fizyka taka zimowa, nie? Ale ja sobie tego póki co nie implementowałem. Nie dodawałem tego do gry. Bo nie wiem, jak się z tym będzie jeździć, słuchajcie. Nie wiem, jak się z tym będzie jeździć. Ewentualnie sobie to później jeszcze przetestuję. Poza nagrywaniem, jak ta fizyka działa. A jeżeli chodzi o tak, o ten, bo mam tylko po prostu ten wizualny aspekt, nie? Tej modyfikacji nie mam, tej fizyki nie mam zmienionej. Rozumiecie. Ale to, jeżeli chodzi o ten wizualny aspekt, to no jest klimat. Jest klimat, słuchajcie, fajnie to wygląda. I wygląda na pewno lepiej niż ten mod. Ten mod na zimę, który miałem, słuchajcie, w odcinku poprzednim, tym zimowym, w sensie chodzi mi o ten, inaczej, w tym wydaniu gwiazdkowym. Proszę mi bramę otworzyć, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Słuchajcie, dobra. Jesteśmy tu, gdzie mieliśmy dojechać i będziemy sobie teraz. A. No. No nie bardzo. Miały być, słuchajcie, węgłerze. Miały być węgłerze, ale węgłerzy nie będzie. Będzie czosnek, koparka albo kwiaty cięte. Koparka na Bułgarię. Albo czosnek na Bułgarię. Czosnek na wampiry? Wampiryczny czosnek będziemy wieść? No niech będzie. Niech będzie czosnek, słuchajcie. Czemu nie? Muszę, słuchajcie, jakąś modyfikację zastosować na jakieś ciekawsze ładunki, bo powiem wam szczerze, że te ładunki, co tutaj mamy w podstawce, a ja też nie mam tego DLC, jak ono się tam nazywa, Special Transport, mapowe tak, ale tych takich jakichś innych DLC-ków typu właśnie jakiś Special Transport, albo jakieś paint joby, albo właśnie nie wiem, czy to, nie, Special Transport to były te ponadgabarytowe, nie, z tego co ja pamiętam.
Z tego co ja pamiętam, słuchajcie, to te ponadgabarytowe. Po prostu, żeby inne jakieś tam ciekawsze ładunki DLC takie, nie? Ale. No, albo kupić DLC, nie? To też jest wyjście, słuchajcie, to też jest wyjście. Pomyślę, ale chodzi mi o to po prostu, że. Tylko, że no umówmy się, że ze sceny moderskiej to te ładunki będą ciekawsze niż. Z pełnym szacunkiem do SCS-u, ja bardzo lubię wasze produkty, ale no. No ale nie wszystko też trzeba kupować, no to nie jest wymóg, nie? To nie jest wymóg. Tak nasz zestawik będzie wyglądał. Czarne do niebieskiego całkiem fituje, nie powiem. Zwykła plandeka, nie? Ale. No, ale wygląda spoko. Wygląda całkiem spoko. Czy tutaj mam kamerę zero? Czy nie mam? Mam. Tu symulacyjnie się przejdziemy, słuchajcie, tutaj podłączymy ładnie. Tak jest. Pyk, pyk. No. Kable podpięte ładnie, jeszcze sprawdzimy. Wszystko git. Wszystkie pasy, słuchajcie, pozaciskane. Zamknięte. Żeby żaden pasażer na gapę nam tutaj się nie ten nie wtrynił do środka. Tak wygląda zestawik. I to słoneczko z tyłu. Bardzo fajnie, bardzo ładnie, bardzo ciekawie. Tutaj jakieś ofoliowane, co to. Powiem wam, nawet fajna spedycja. Nie jest taka pusta, coś tutaj się dzieje. W ogóle widziałem takie modyfikacje, że normalnie kontrole drogowe można mieć w grze. Też będę musiał się tym zainteresować. I że jest też życie na spedycjach, że ludzie sobie chodzą i wózki widłowe jeżdżą i tym podobne rzeczy, wiecie, że po prostu na spedycjach się coś dzieje, nie? To też jest fajne, to bym musiał też obadać sprawę. Dobra, jedziemy. To też bym musiał sprawę obadać. Sorry, że ja tak robię, ale no ja tak już mam. Słuchajcie, no. Ja się. Nie będę was oszukiwał. Ja się zawsze trochę stresuję, jak nagrywam. Ale totalnie, dzisiaj ja się muszę tego wyzbyć. Muszę, słuchajcie, nad sobą popracować, bo ja zbyt często, słuchajcie, się zawieszam. Musiałbym po prostu, no, muszę się pilnować po prostu, bo zbyt często, słuchajcie, nie wiem, albo muszę czymś zastąpić, to albo się po prostu pilnować, żeby nie ować. No widzicie. A ktoś mi już zwracał uwagę na to wcześniej, że ja się tak zawieszam. Ja raczej nie mam problemu z wypowiadaniem się. Powiem wam szczerze, że tutaj na YouTubie mam taki problem. No i znowu. No postaram się. Gdzie my jedziemy teraz? Tutaj. Dobrze? Dobrze. I dalej gdzie? Na razie prosto, bo tutaj do góry nie pojedziemy. Tu do góry nie pojedziemy, bo jest droga zamknięta. Ale tutaj prawdopodobnie do góry będziemy w prawo wjeżdżać, nie? Mówię, ja jakoś problemu z wypowiadaniem się nie mam. Tutaj na YouTubie ja mam ten problem, że się tak zawieszam i ogólnie. No zawsze taki stres jest, no kurde, no co tutaj, no nie będę was kłamał, nie? Jest taki stresik, że.
że człowiek źle wypadnie, że tamto, że powie coś głupiego, albo że to się nie nagrywa, albo że się dźwięk nie nagrywa, albo że się obraz nie nagrywa. Zawsze jest taki lekki stresik. A tutaj mam automatyczny retarder włączony. Czekajcie, bo tutaj jest jeszcze pas prawy, ale na nawigacji mi tu pokazuje, że... Aha, czekaj, bo my w ogóle zjeżdżamy... Puścisz mnie? Puścisz mnie, dzięki wielkie. Dzięki wielkie, aż się mrygnę awaryjkami. Ty, na wagę zjeżdżamy. Ciekawe, czy może być w Eurotrucku przeładowana ciężarówka. Nie no, nie może być. Po prostu jak nie zjedziemy, to za to dostajemy karę, nie? Ale też mogłoby coś takiego być, że po prostu wiecie. Tak, poddajemy się kontroli. A dziękuję bardzo serdecznie. Szerokiej drogi mi życzą. Jakie mili tutaj widzicie. Halo? A, kontrolę graniczną. Dobra. O. Przepraszam bardzo, ja tu zagadany jestem z moimi widzami, ja nie ogarnę, co się dzieje. Proszę sprawdzić dokumenty. Ja tu nie mam nic do ukrycia. Żadnych problemów nie powinno być. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. No tak, mamy 19:12. I jest ciemno. Tak jak to powinno być. Tak jak to, słuchajcie, powinno wyglądać. To jest tak, że tutaj ta wskazówka od tego paliwa to pokazuje stan, a jeszcze takie kreski są, tak? Jakby poziomu tego paliwa? Nie rozumiem tego. Musiałbym sobie to przybliżyć, ale nie mam chyba ustawionego przycisku na przybliżanie. No nie jest to prawdziwa ciężarówka, wiecie. Tutaj na tym monitorze to... Jakbym miał monitor 27 cali, to też może by było więcej widać, nie? Ale... Nie widać, słuchajcie, wszystkiego... Tak jak to jednak, no tak samo te lusterka, nie? Te lusterka też jednak w Eurotrucku to jest trochę denerwujące, bo to nie jest tak jak wiecie, no naprawdę, nie? Tutaj w prawo. Inaczej nie pojedziemy w sumie. Mamy nakaz jazdy w prawo. O! Mamy stację. Parking i tym podobne. Ale my ciśniemy. My ciśniemy, słuchajcie, dojedziemy do celu. Dojedziemy do celu z naszym czosnkiem. Jakie boom chyba było. Ale te... Ten plik jeszcze, wiecie, zmieniający fizykę, to by był zajebisty. No na pewno tak to nie działa, no, ale mega fajny by był, jakby zmieniał fizykę, słuchajcie, też innych pojazdów. Że wiecie, jedziemy za kimś, nie, ktoś jedzie za szybko i nagle wpada w poślizg. To by było fajne, ale No ale takich rzeczy tu tutaj nie da się no, zrobić, bo jednak no, te wszystkie pojazdy są oskryptowane, więc trzeba by było cały skrypt jakby przerabiać, nie? Ja myślę, że to dużo zabawy by było z tym. I tak modyfikacja jest, słuchajcie, no szapoba. Czapki, słuchajcie, z głów naprawdę fenomenalnie to wygląda.
Fenomenalnie to wygląda, bym prawie się rozbił. Już by, jakby było ślisko, to już by mogłoby być nieciekawie. Kurde, mogłem zajechać w zasadzie na jakąś stację, sobie pauzę wykręcić. W zasadzie mogłem zajechać na jakąś stację, sobie pauzę. Sy pauzuchnę walnąć, słuchajcie. Bo... No, powiem wam szczerze, że jazda, słuchajcie, w tym klimacie zimowym i po ciemku też jest fajna. No, to też jest klimacik, ale... No ale no, nie oszukujmy się, że no, jakbyśmy jechali w dzień, to by było dużo ciekawiej, dużo więcej by było widać, nie? Kurde, mam te długie światła, ich nie używam. O. A później, kurde, dojeżdżam, słuchajcie, do, no, do skrzyżowania, Boże, do zakrętu i... Ty, on mrugnął światłami? Czym się wydawało? Dojeżdżam do zakrętu i zdziwienie, że jest zakręt. Czy ja muszę to sprawdzić? Niech ktoś jedzie sprzeciwka. Nie róbcie tego na drodze. Ty, no mrugają, normalnie mrugają. Jo, mrugają światłami, żebym wyłączył długie. Czy to jest światła drogowe inaczej? Nie no, kozak, słuchajcie, naprawdę. Nie ten, nie widziałem tego wcześniej. Ja też bardzo mało po ciemku jeżdżę. A widzicie? Są jakieś plusy jeżdżenia po ciemku. Człowiek się dowiaduje nowych rzeczy. A może widziałem, a zapomniałem o tym? Wydaje mi się, że chyba nie widziałem. Prosto, prosto. Zaraz jakieś rozjazdy znowu będą. Naprawdę, no... Widoczność w tych lusterkach to jest tragedia. To jest, słuchajcie, tragedia. Miniaturki nie zrobiłem. Miniaturki nie zrobiłem, no ale nie będę miniaturki robił, kurde, w tym. W spedycji, nie? Wytnę coś po prostu z samego materiału. Z kabiny. Tak będzie git. Będzie też fajny klimat tej zaśnieżonej drogi przed autem. Jo, to nawet jest dobry pomysł. Dobra. Moi drodzy, oddajemy to. Oddajemy to w pizdiu. I na dzisiaj wszystko. Słuchajcie, dość... Dość widzenia. Dość widzenia, słuchajcie. Wyzwanie parkingowe. Co ty mi tu gadasz? Jakiś... Zostałem... Ten. No to na Steamie co jest, no te umiejętności tamte, no. Okej, dobra, moi drodzy. Na dzisiaj to wszystko. Na dzisiaj to wszystko. Słuchajcie, tak się nasz. A żeś podjechał równo, bardzo. Muszę te przybliżanie, bo wiesz, tu cholernie, kompletnie, nie dość, że ciemno, cholernie, kompletnie nic nie widać, słuchajcie. Nie dość, że ciemno, ogólnie w tych samych tych lusterkach, no to kurde, to prawie nic nie widać, no. Masakra, masakra. Słuchajcie, wsiądź pan do kabiny, nie dość, że zimno, to jeszcze, no, nie ma czym się chwalić. Krzywo zaparkowane,
Wszystko źle, słuchajcie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki z Eurotracka i ogólnie kolejne odcinki w ogóle na kanale. Wpadnijcie na Red Dead'a, na Far Cry'a, jak jeszcze nie widzieliście. I co? I wszystko. Hejka!